Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na listopad 24. Listopad to dla Was czas jakiegoś zmartwychwstania. Chodzi o Waszą nieufność najprawdopodobniej. Czyli możecie się spodziewać sami po sobie w listopadzie, czy się coś stało z muzyką, nie wiem co. A, po prostu jest wyciszone. Możecie się spodziewać jakiegoś zmartwychwstania. Być może chodzi o waszą nieufność, być może chodzi o waszą nieszczerość. Może chodzić o jakąś zdolność, znaczy może nie zdolność, może chodzić o jakieś skłonności do kłótni, braku taktu, takich rzeczy. To jest dla was wezwanie na listopad do przebudzenia się, zachowań bardziej dojrzałych i cierpliwych. I tak prawdopodobnie będzie. Możemy jeszcze coś dolosować. Królowa buław. Jeżeli na przykład towarzyszyło wam do tej pory dużo nieufności, no ta królowa buław, ona może być, trudno powiedzieć, bo ona może być w takim aspekcie jakiejś skłonności do podporządkowywania sobie innych, jakiejś zaborczości i waleczności, która wynika właśnie z nieufności, tak? Jeżeli w relacjach z innymi macie tendencję do podporządkowywania sobie innych, no to może być dla was na listopad wezwanie do przebudzenia się z tej energii. Czy ta królowa buław tutaj jest w aspekcie plusa, niezależności i swobody, właśnie wyswobodzenie się, czy chodzi o tą zaborczość? No, możemy uznać, że wyswobodzenie się. Wyswobodzenie się z jakiejś chyba nieufności. Także zaczniecie w listopadzie, przyjmuję to za dobrą monetę, działać bardziej z rozmachem, odważnie i bardziej swobodnie. Być może wyjdziecie z jakiejś zależności. Także przyjmuję to za plus, że pozbycie się jakichś lęków i działanie bardziej odważne i swobodne. Okoliczności zewnętrzne, może was troszkę tutaj coś przytłaczać, jakieś przeszkody mogą być. Jakieś przeszkody mogą być, jeżeli chodzi o okoliczności zewnętrzne i może was jakaś sytuacja zewnętrzna przytłaczać. Z czym ona może być związana? Z pracą, z relacjami? Bo tak jakbyście w jakiejś kwestii chcieli się poddać, bo coś was będzie przytłaczać. I tak jakbyście o coś lub kogoś nie walczyli w listopadzie i mieli takie myśli, że może najlepiej dać sobie z tym spokój. Czego to może dotyczyć? Może dotyczyć jakiejś osoby, król buław w odwrocie. Być może niedostępnej emocjonalnie, być może władczej,
No właśnie, ale być może jakaś osoba w waszym życiu niedostępna emocjonalnie w jakiś sposób, albo nawet niewierna, z którą macie do czynienia i może będziecie myśleli w listopadzie, żeby sobie ostatecznie dać z tą osobą spokój. Ale jeżeli to wasza energia, chociaż w kontekście tej królowej buław, to raczej byłby ktoś inny. Jakaś osoba być może niedostępna emocjonalnie, a być może wobec was nielojalna. Być może już wiecie, o kim mówię, i po prostu w listopadzie będzie was to tak przytłaczać, że będziecie mieli myśli, że żeby sobie dać z tą osobą spokój. No na pewno jakieś niezadowolenie, prawdopodobnie, jeżeli chodzi o nowy początek z kimś lub w waszym życiu, bo może być tak, że tutaj jakaś pasja, namiętność, która nie do końca, no właśnie, może być związana z tym królem buław w odwrocie, nie do końca spełnienie w sferze namiętności, bo widać jakiś okres zawieszenia jeszcze, jeżeli chodzi o namiętność. Lub jakiś nowy początek w waszym życiu. Także jeszcze jakiś okres zawieszenia czy niezadowolenia może być. On może być związany z namiętnością, ale może być też związany, że chcecie coś nowego rozpocząć, ale jeszcze to w listopadzie być może się nie rozpocznie do końca. Co to może być? No właśnie. Jakieś jeszcze rozczarowanie w kwestiach uczuciowych w listopadzie, być może mające związek z tym królem buław w odwrocie, i tutaj może być też tak, że z kimś się pożegnacie, albo będzie wam towarzyszyło takie poczucie przygnębienia, właśnie przygnębienia w stosunku do tej osoby i sytuacji, że będziecie mieli myśli, żeby może dać sobie całkowicie z tą relacją spokój. Także dla tych, którzy szukają tutaj jakiegoś spełnienia w sferze emocjonalnej, to chyba jeszcze nie w listopadzie. I przeszłość, która na was oddziałuje, to jakiś nieuwolniony podświadomy lęk. I prawdopodobnie w przeszłości poddawaliście się nastrojom wielokrotnie, bez ukierunkowania na cele życiowe. I to może być jakaś taka energia zagubienia, marzycielstwa, gdzieś tam poddawania się marzeniom, ale braku równowagi wewnętrznej wskutek jakichś podświadomych lęków, i to na was jeszcze może wpływać. No i widać jeszcze jakieś rozczarowanie w listopadzie, jakiś brak poczucia bezpieczeństwa, i ta energia w listopadzie jeszcze może być w was dość destrukcyjna w tym cesarzu w odwrocie. Jakiś rodzaj jeszcze izolacji i rozczarowania, to też jest w asie kielichów, prawdopodobnie związany ze sprawami miłosnymi. Ze sprawami związanymi z namiętnością, czy sprawami związanymi z jakimś nowym początkiem w waszym życiu. Więc jeszcze jakiś okres niezadowolenia, rozczarowania i izolacji może być. I tutaj przyczyna może być w waszych podświadomych lękach. No właśnie ta królowa buław będzie was zachęcała na listopad do jakiegoś większego rozmachu i pewności siebie. I pozbycia się lęków i wahań. I znowu ten as buław, więc jak najbardziej będziecie czekali tutaj w listopadzie, czy na jakąś nową przygodę miłosną, czy jakiś nowy początek w swoim życiu. Pewnie każdy z was na co innego będzie czekał. Na jakąś szansę, okazję od losu w tym asie buław. Ona może być związana z uczuciami, ale może być związana też z pracą czy jakimiś projektami, dla każdego inaczej. Natomiast przyjrzyjcie się, co to jest ten diabeł w was, bo tu się pokazuje wasza jaźń, diabeł i jakieś kajdany. Co to jest?
jakieś właśnie wewnętrzne napięcia, podobnie to było, czy jakaś strefa komfortu, czy jakaś niepewność co do swoich uczuć, czy jakieś uzależnienia, których się trzymacie, czy jakieś lęki, których się trzymacie, prawda? Ponieważ diabeł może reprezentować lęki, iluzje, fałsz, niepewność, nałogi, uzależnienia, obsesje. Czasami materializm, tak? Dla niektórych to może być materializm w czwórce monet, ale podejrzewam, że chodzi tutaj o jakieś lęki. Lęki, które mogą powodować jakieś właśnie niezadowolenie czy poczucie zniewolenia, tak? W tym diable. Może trudno wam wyjść poza swoją strefę komfortu, a może... No, dla niektórych może być to materializm, oczywiście dla tych, którzy są silnie przywiązani do materii, ale może chodzić o jakąś strefę komfortu, więc temu się jeszcze trzeba przyjrzeć, bo dla każdego ten diabeł to będzie troszeczkę coś innego. No, możecie się czuć jeszcze osamotnieni. Możecie się czuć jeszcze osamotnieni. Może być listopad dla was takim okresem właśnie dojrzewania, podobnie jak w sądzie. Powolnego dojrzewania, przebudzania się w tym eremicie. Wielu z was będzie szukało samotności, odosobnienia i rzeczywiście będzie to taki okres silnej transformacji, przebudzania się, może szukania jakichś większych prawd, może odkrywania jakichś prawd, może przerabiania kwestii swojego umysłu, może w umyśle tkwi problem w trójce mieczy, może wychodzenie z poczucia jakiegoś zranienia, a może po prostu transformacji swojego umysłu. Nadzieje i obawy wasze w listopadzie będą związane albo z dziećmi, może niektórzy chcą mieć dzieci, może niektórzy mają te dzieci, i jakieś obawy, na przykład niektórzy mogą się bać, czy te dzieci w ogóle będą mieć, a niektórzy mogą się w ogóle bać, co z ich dziećmi własnymi, czy te dzieci sobie poradzą. A jeżeli nie, to tu możecie za kimś tęsknić, za jakąś osobą z waszej przeszłości, za jakąś bratnią duszą, ale widać znowu ochronną skorupę. Jeżeli to dotyczy jakiejś sytuacji miłosnej, jakiejś osoby z przyszłości, do której chcecie na przykład wracać, za którą tęsknicie, to trzeba by było z tej ochronnej skorupy wyjść, bo ten diabeł to też może być jakaś ochronna skorupa, w której wy siedzicie. Jeżeli to dotyczy własnych dzieci, dla tych, którzy je mają, to też może trzeba... Jakiś brak poczucia bezpieczeństwa w stosunku do własnych dzieci wam może towarzyszyć. To również może chodzić o wasze wewnętrzne dziecko, które nie czuje się bezpiecznie i dlatego w jakiejś tutaj ochronnej skorupie jeszcze będziecie w listopadzie siedzieć, więc warto się temu przyjrzeć i ostateczny wynik. No dla tych, którzy mają wewnętrzne dziecko do przepracowania i jeżeli czujecie jakiś żal i jakąś gorycz i jakieś poczucie przegranej tutaj macie w związku może z jakąś osobą właśnie, relacją. Może być też zły wpływ osoby trzeciej dla tych, którzy są na przykład w jakichś związkach. Mogła wkroczyć tutaj trzecia osoba. To jest pokazane, jest zachęta, żeby na to drzewo wyjść i przyjrzeć się. Czy swojemu wewnętrznemu dziecku, czy swojemu rozczarowaniu, bo też ta królowa mieczy w odwrocie może oznaczać, czy nie mówienie prawdy, czy jakiś gorycz i żal, co pokrywałoby się z królową monet w odwrocie i asem kielichów w odwrocie. Więc jeżeli czekacie na te na nowe początki w swoim życiu,
to może jeszcze ten listopad będzie takim okresem właśnie waszego, może tej samotności jeszcze będziecie w tym eremicie potrzebować na to, żeby odkryć, żeby dojrzeć, żeby wyjść z tego rozczarowania i może odkryć jakieś głębsze prawdy i właśnie może być to dla was taki okres jeszcze potrzebny na przebudzenie się. Na przebudzenie się i pozbycie się tych lęków, tak? W tym diable. Dla niektórych to mogą być uzależnienia. Po prostu, ale dwójka kielichów na spodzie mi się teraz pokazuje, więc dotyczy to raczej jakiejś relacji z kimś. I być może trzeba się w tej dwójce kielichów przejrzeć w swoim lustrze w listopadzie. No być może w tej dwójce kielichów jest silne pragnienie bycia z kimś, czy spotkania z kimś. Też zwróćcie uwagę, czy nie idealizujecie sobie może tej osoby, relacji, czy w ogóle relacji z innymi. Wątpliwości. Ptaszek w klatce. Pokora. Lekcja pokory na listopad. Tak, i te wewnętrzne, mówiłam o tej strefie komfortu, więc zalecana dla was większa otwartość. Niektórzy potrzebują może czakrę serca otworzyć, prawda? Niektórzy może potrzebują komuś wybaczyć, tak żeby ten ptaszek tutaj uwięziony, te wątpliwości mogą być w umyśle, mógł wylecieć tutaj z tej klatki. Jakieś wątpliwości trzeba się pozbyć, tutaj jakichś ograniczeń. I to też właśnie w tym sądzie, skoro pokora, no to sąd ostateczny to może być czas transformacji waszego ego, tak? Skoro pokora. Poczucie przegranej. Przebudzenie, tak. Czas przebudzenia i tutaj jest ewidentnie jakieś rozczarowanie na tle uczuciowym, król kielichów w odwrocie. Więc jeżeli chcecie jakiegoś większego spełnienia tutaj w sferze uczuciowej, to potrzebujecie się bardziej otworzyć, bardziej zaufać i jeżeli coś wam się w przeszłości nie udało, to nie znaczy, że zawsze wam się będzie nie udawać, prawda? Więc jakaś taka większa otwartość w sferze uczuciowej, chodzi o odblokowanie czakry serca, no i równowaga jeszcze jest potrzebna, więc może jeszcze listopad jest czasem takim właśnie przejściowym na uzyskanie tej równowagi, no i jakiegoś rodzaju dojrzałości, bo u was no, ten brak otwartości może być spowodowany jakimś lękiem przed manipulacją. Czy sami w jakiś sposób w tym królu kielichów nie jesteście sobą i próbujecie jakby manipulować w relacjach z innymi, ale wydaje mi się, że to jest po prostu wasz strach, że ktoś was oszuka, ktoś was zmanipuluje uczuciowo. I to poczucie przegranej też trzeba, też was może tutaj ograniczać i powodować te wątpliwości, wahania. Więc większa decyzyjność i większa otwartość, jak najbardziej macie na tą szansę powoli tutaj w tej królowej buław po prostu działać z większym rozmachem, pewnością siebie i z większą swobodą. Ale być może jest to dłuższy proces, być może jeszcze listopad to jest taki właśnie okres przejściowy na przemianę. Tak czy inaczej życzę wam udanego listopada i słyszymy się w grudniu. Pozdrawiam.